Hola, ¿qué tal? Witam Was serdecznie na kanale Super Małgosia. Napiszcie mi w komentarzach, jak się macie, co tam u Was słychać. U mnie jest 5 rano, ten filmik ukaże się na kanale o godzinie 8, a dzisiaj mamy bardzo łatwy temat, czyli czas futuro imperfecto, a właściwie jego odmian. Ja już o czasie futuro imperfecto nagrałam podcast, możecie sobie go odsłuchać. Ważna taka kwestia, mówię w tym podcaście, w tym odcinku podcastu też o użyciu, czyli kiedy należy użyć futuro imperfecto, a kiedy użyjemy konstrukcji ir a plus infinitivo. No dobrze, to przejdźmy teraz do tematu. Czas futuro imperfecto, czas przyszły, prosty, niedokonany, a jego odmiana jest bardzo prosta, gdyż końcówki dodajemy do bezokolicznika. Nie odcinamy nic, nie odcinamy żadnych końcówek. Ar, ir. Jak pewnie wiesz, czasowniki hiszpańskie należą do trzech koniugacji, tak, że mogą się kończyć na ar, na er albo na ir. I przeważnie te końcówki odcinamy i do tematu dodajemy końcówki właściwe dla danej koniugacji. A tutaj nic nie odcinamy. Po prostu mamy bezokolicznik i do niego dodajemy końcówki. Te końcówki w ogóle też będziemy dodawać do czasowników nieregularnych, więc są takie same. Zobaczmy, jakie są te końcówki. E, as, a. Emos, eis, an. Pamiętajcie tutaj o akcentach i o prawidłowym akcentowaniu. Teraz zobaczmy sobie odmianę czasownika, na przykład hablar, mówić. Odmiana jest następująca. Hablare, hablaras, hablara, hablaremos, hablareis, hablaran. Może teraz na przykład zobaczmy czasownik beber, pić. Bebere, beberas, bebera. Beberemos, bebereis, beberan. Więc jak widzicie, te same końcówki, obojętnie jaki czasownik z jakiej koniugacji. A teraz zajmijmy się czasownikami nieregularnymi. Jak tworzymy tutaj tą odmianę? Odmianę tworzymy w taki sposób, że te same końcówki dodajemy do nieregularnego tematu. Czyli nie dodajemy do bezokolicznika, tylko czasowniki nieregularne mają nieregularny temat. Przykład. Poder. Móc. Czyli jest to czasownik nieregularny, bezokolicznik to jest poder i do poder nie dodajemy tych końcówek, tylko do tematu, który jest nieregularny, a temat to podr. I odmiana wygląda następująco. Podre, podras, podra, podremos, podreis, podran. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się spodobał. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia.